Ładnie. Siemanko, witam Was na moim kanale. Wędkarski odlot. Dzisiaj znowu nad mikrorzeczką. Przyjechałem sobie na 2 godziny zobaczyć, czy uda mi się znowu coś wydubać. Ostatnio, czyli wczoraj, filmik już jest na YouTube. Okazało się, że wybór tej mikrorzeczki to był strzał w dziesiątkę, tylko ona dała mi rybki na cały dzień wędkowania. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jest godzina pierwsza, trochę po pierwszej, no ale porzucam z 2 godziny. Może uda się coś wydubać. No, oczywiście zaczynam tak jak wczoraj, Westin Shatis, 12 cm. W kolorze Official Roach. Zobaczymy. Siedzi. O, się wypiął. No i dobrze. Nie był to jakiś olbrzym. Spoko, pierwszy kontakt z rybą. Szczupaczek wziął z dosyć dalekiej odległości. Czy może dzisiaj są płochliwe i nie chcą, żeby do nich za blisko podchodzić. Jest to bardzo płytko. No zobaczymy. Idę za kole. Jeszcze patrzę, wziął przed tego za kola. Mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Taki dołeczek jakby lekki. No nie jakby, tylko no jest to taki dołeczek. Za kole jest dosyć płytkie. No i tutaj sobie stał. A je puścił. Prawie? Tak, siedzą na płciźnie. No, zabawa na takiej rzece. Zobacz. Jest tutaj. Chudy, nawet dobry. Nie trafił. Działał. Ładnie. Ładnie tożę. O, chodź tu. O. Ładny. Głodny. U. Chudy, ale fajny może być. O, już może być oś, pod 70. O, zagryz fajnie.
Dobrze, żeby mocno trzymałem. Dobra, zmierzymy go. Taki pokryszowany. O, równy 70. Ja sobie z nim fotkę zrobię. Będzie miniaturka. Zasłużył na to, że tyle. Tak się postarał, żeby być na filmie, to zasłużył na miniaturkę. Fotka zarobiona. Paczek ucieka. O, uciekli. O, fajnie sobie tutaj stanął. Poszedł. Teraz, na prośbę jednego z moich widzów, którego serdecznie pozdrawiam, chciałem pokazać wam takie narzędzie. Jest to obcinaczka do haków, która się przydaje w czasie, gdy ryba połknie przynętę bardzo głęboko. Jest ciężko wyciągnąć hak. Można go po prostu uciąć przy grocie i wypuścić rybę z powrotem. W ten sposób unikniemy uszkodzenia ryby w czasie wypinania przynęty. Akurat to jest chyba firmy Savage Gear. Tak to wygląda. Tutaj jak widzicie, już trochę zatrzewiały, mam kilka lat. Jak widzicie, tu się wkłada hak, zaciska, to jest dosyć mocny pach i haki nawet mocne są ucinane. Takie przydatne dosyć narzędzie, jeżeli ktoś łowi i wypuszcza ryby. Szczególnie szczupaki, które czasami lubią zażerać gumę, czy nawet czy żywca, czy jak ktoś łowi na trupa, też szczególnie na trupa się przydaje. Wkłada się do pyska, łapie się hak, pyk, naciska, obcina. Zrobione. Ładnie pożar. O, ładny. Pięknie wziął. Super. Zagryz. Nie zbyt duży, ale cieszy. Waleczny, fajnie na tej płytkiej wodzie. Fajnie to wygląda. Uciekaj. Szedł. Aj, dobra, czyli. Gdzie? Niezły. Chodź tam, chodź. Osiadł. Już wystarczy tego hasania.
Lepszy trochę. Ładny. O, się wypił jak ładnie. A zmierzę go. Na moje oko już może być pod 70 cm. O, chyba będzie największy. No, 70. Około 70. Nie chcę mu się... Nie chcę mu się urobić foty. Obiecałem tamtemu, że będzie na miniaturce. O, taki. Nie ma czasu. No już dobre 2,5 kilo ma. Dobra, wypuszczam go. Uciekaj z bólu. O, zaparkował sobie tutaj. Szybko wypuszczone, nic mu nie będzie. Kończymy zabawę. Czas do domu. Wędkowałem około 2 godzin. Udało się wydłubać 4 sztuki. Fajnie. Mała rzeczka. Daje rybki. Super. Trzymajcie się i lecimy z tymi rybkami.